Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce i zapraszam Was do prognozy z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku odnośnie miłości. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, dlatego zachęcam Was, żebyście sprawdzili swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu, ponieważ nie z każdym czytaniem może rezonować, dlatego w tym drugim filmie ze znakiem ascendentalnym może znajdziecie dodatkowe jakieś wskazówki. A tymczasem karty mam już potasowane. Przypomnę, że pierwsza część filmu jest dla osób w tak zwanych związkach partnerskich bądź małżeńskich, a druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. Więc przechodzimy do czytania, kochani. Karty jak zwykle mam potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam mówią strzelcy w kwietniu odnośnie miłości, ciekawego się wydarzy. Co myślicie na temat swojego partnera? Pięć denarów. Co Wasz partner myśli na Wasz temat? Pięć buław. Co czujecie do swojego partnera? Buławy. Co Wasz partner czuje do Was? Król denarów. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Siedem mieczy. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Cztery buławy. Jak traktujecie swojego partnera? Król mieczy. Jak Wasz partner traktuje Was? Gwiazda. Co lub kto jest między Wami, co Was łączy bądź dzieli? Głupiec. I najbliższa przyszłość. Rydwan. Połowa miesiąca. Rycerz kielichów. I koniec miesiąca. Piątka mieczy. Dużo tych piątek tutaj macie, kochani. W tle czytania as denarów. Przypomnę jeszcze, że ze względu na to, że czytanie jest ogólne, ja robię rozkład tak, że Wasza energia, kochani, jest tutaj, a tu Waszego partnera. Ale jeżeli odczuwacie, że bardziej rezonują z Wami te karty, ta strona, to po prostu sobie zamieńcie, tak, miejscami. I wtedy bierzcie pod uwagę, że to jesteście Wy, a tu jest Wasz partner, tak, po prostu miejscami sobie zamieńcie wszystkie karty. I dopasujcie do swojej sytuacji życiowej. Ja na razie powiem ogólnie, ale jeszcze będę dobierać karty, żeby wyjaśnić sobie dokładniej, tak? Kochani, co myślicie na temat swojego partnera? Mamy tu kartę pięciu denarów, która mówi o tym, no, że nie czujecie się komfortowo. Czujecie się osamotnieni, czujecie się biednie, ubogo w uczucia. Myślicie, że tracicie swojego partnera. No, czujecie brak. Brak emocji, brak uczuć, brak bliskości tego partnera, tak? Czujecie się po prostu samotni. Co w Waszym serduszku? Jakie uczucia? Trzy buławy. Trzy buławy mówią o tym, że Wy planujecie przyszłość ze swoim partnerem. To są dobre widoki na przyszłość. To jest takie pozytywne patrzenie
w realizację Waszego związku. Oczekujecie zmian i to bardzo pozytywnych. Oczekujecie, że spełnią się Wasze marzenia. No i wierzycie w to, że będzie dobrze, tak? Czyli Wasze uczucia są jak najbardziej tutaj pozytywne. Na nowej drodze, że tak powiem, do spełniania się i realizacji. Ale Wasze zamiary w stosunku do partnera nie są szczere. Coś przed nim ukrywacie. Nie chcecie go o czymś poinformować, tak? Czyli jest tu jakieś zakłamanie, jest tu jakaś nieszczerość. Jest tutaj jakieś ukrywanie być może kogoś przed Waszym partnerem. Być może jakaś zdrada, być może jakiś kochanek. Coś jest tutaj fałszywego, coś jest nie tak z Waszej strony, bądź ze strony Waszego partnera. Bo tak jak mówię, jeżeli to bardziej pasuje do Waszego partnera, a ta strona do Was, to sobie to wszystko podwracajcie, tak? W zamiarach jakaś nieszczerość, coś ukrywanie, jakiś sekret, być może osoba trzecia. Co o Was myśli Wasz partner? Wasz partner jest bardzo rozemocjonowany, walczy o Was. Być może musi konkurować z jakimś przeciwnikiem, jest tu jakaś rywalizacja. To może też mówić, że Wasz partner ma skłonność do agresji, do awantur, do być może nawet przemocy. Może być też taka historia, że Wasz partner zdaje sobie z tego sprawę, że będzie musiał o Was walczyć, tak? Więc też jest tutaj taka historia. Co w sercu? W sercu ma króla denarów, czyli jego uczucia z naciskiem na materię. Chodzi tutaj o pracę, o pieniądze, o zapewnienie Wam bytu materialnego, tak? Czyli pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. To musi mu się opłacać, ten związek musi mu się opłacać. On tutaj się czuje gospodarzem, czuje się głową rodziny. Przede wszystkim chce zapewnić bezpieczeństwo finansowe. Jego zamiary, cztery buławy, czyli chce z Wami tworzyć stabilny związek, chce z Wami tworzyć dom, rodzinę, chce, żeby to było mocne, trwałe, dlatego być może to bezpieczeństwo materialne, chce być może z Wami mieć dzieci, być może chce się z Wami zaręczać. Jeżeli nie jesteście jeszcze w związku małżeńskim, planuje ślub, planuje wspólne zamieszkanie, być może zakup domu. Na pewno chce tworzyć z Wami, tak jak powiedziałam wcześniej, taką solidną, mocną, trwałą rodzinę. Żeby ten związek był taki prawdziwy, tak, nie na jakichś tam miękkich słowach, jakichś obiecankach, jakichś takich nietrwałych relacjach, tylko coś już takiego poważnego. I teraz tak, jak Wy traktujecie swojego partnera? No i macie tutaj tego rycerza, przepraszam, króla mieczy. No król mieczy jest to osoba po jakichś przejściach, doświadczeniach, czyli Wy nie umiecie zaufać, Wy jakbyście się bali swojego partnera, boicie się przed nim otworzyć, jesteście skryci, jesteście tacy chłodni emocjonalnie, jesteście tacy niedostępni, wszystko analizujecie, lubicie oceniać, lubicie tutaj krytykować. Możecie sprawiać wrażenie takich oschłych, niedostępnych, zimnych, troszeczkę z dystansem. Tak jakbyście właśnie byli po jakichś przejściach, tak? Ktoś Was być może w przeszłości zranił i Wy teraz tak samo chcecie potraktować swojego partnera, tak? Że nie ufacie, cały czas grozicie tym mieczem, tak? Być może coś jest właśnie tutaj niewyjaśnione, tak? Coś jest jeszcze skrywane tutaj w Was, coś nosicie w sobie, z czym jeszcze nie chcecie się podzielić ze swoim partnerem, tak? Być może jakiś żal, może być może jakaś rana właśnie w sercu. No, król mieczy, surowość, ocenianie, taki chłód emocjonalny, tak? Z kolei jak to może być też, że jak traktujecie swojego partnera, być może uważacie go za osobę inteligentną, też tak może być.
A może być też tak, że jeszcze wyniośle tak go właśnie traktujecie, tak? I wszystko oceniacie, wszystko za niego decydujecie. Też może być taka tutaj informacja dla innej grupy. Z kolei wasz partner jak was traktuje? Mamy tutaj kartę gwiazdy, czyli on po prostu chce spełnić każdą waszą zachciankę, chce spełniać wasze marzenia. Karta gwiazdy mówi o dobrych widokach na przyszłość, tak? O szczęściu małżeńskim. On chce u was uszczęśliwiać, tak? Uważa was za dar od niebios, za takie szczęście swoje i chce po prostu no, obsypywać was prezentami, spełniać każdą waszą zachciankę, chce was uszczęśliwić, tak? Uważa, że jesteście spełnieniem jego marzeń, dlatego będzie o was dbał i będzie chciał po prostu sprawić, żebyście były przy nim szczęśliwe. Co jest między wami? I teraz tak, dla jednej grupy może oznaczać, że jest to dziecko, czyli tutaj was łączy dziecko i jesteście ze sobą razem. Z kolei inna grupa strzelcy może tutaj chodzić o podróże, nowe początki jakieś przygody. To was ze sobą łączy albo was dzieli, tak? Bo jeżeli podróże, wyjazdy, tym bardziej, że dalej tutaj mamy kartę Rydwanu, która mówi o podróżach właśnie, o związku na odległość, o wyjazdach częstych. Więc to może być taka informacja. Dla jednych dziecko, dla innych podróże, wyjazdy, nowe jakieś przygody, nowe początki w życiu. I teraz tak, najbliższa przyszłość, kochani, macie kartę Rydwan. Karta Rydwan, karta kontroli nad całą sytuacją, nad wszystkimi sprawami. Karta mówiąca do tego, że bierzemy sprawy w swoje ręce i idziemy się realizować, tak? Chcemy osiągnąć sukces. Mamy kontrolę nad wszystkimi sprawami, ale też karta mówi właśnie o związku na odległość, o częstych wyjazdach, o podróżowaniu, o przemieszczaniu się, jakieś wycieczki, jakieś podróże, tak? No, musicie to do siebie dopasować tutaj, ale ogólnie wyjazdy. I co dalej? W połowie miesiąca pojawia nam się rycerz kielichów. I teraz tak, albo to będzie jakiś nowy partner, nowa jakaś miłość na horyzoncie się pojawia, mężczyzna po 30, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, albo są to jakieś nowe nowiny, nowe wiadomości, ktoś tutaj sprawi, że poczujecie ten motylek w brzuchu, tak, że ktoś przyjedzie z tym kielichem, być może jakaś sytuacja w waszym związku tutaj się poprawi. Albo wy tutaj coś zatajacie, jakiegoś kochanka, tak? Bo o czymś nie chcecie partnerowi powiedzieć. I być może jest tutaj jakaś osoba taka, która no sprawia, że może co niektórzy was wyjeżdżają i na tym wyjeździe właśnie mają tutaj jakąś osobę, tak? Jakaś przygoda, jakiś nowy flirt, jakiś romans, być może jest to jakiś przyjaciel. Ponieważ te karty tutaj do siebie się kierują, tak? Czyli tu jest coś związane z tymi wyjazdami. Mówię, albo to będzie jakaś nowa, fajna miłość, nowy jakiś romans, albo jakieś dobre wiadomości, ale coś na wyjeździe, coś w podróży. No i teraz jak się kończy miesiąc, piątką mieczy, czyli uważajcie, żeby wam to się nie odbiło czkawką, żeby ktoś was tutaj nie wykorzystał, żeby ktoś was nie oszukał, żeby nie był w stosunku do was szczery, tak? Ktoś może tutaj wam wbić nóż w serce, ktoś może po prostu was wykorzystać, więc uważajcie, żeby tu nie iść w jakiś romans, jakąś nową przygodę, tak? W kogoś nowego, bo to może być też osoba tutaj, ten głupiec, jakiś właśnie taki młoda osoba, tak? Jakaś niedoświadczona, jakiś taki Piotruś Pan, jakiś bawidamek, taki lekko duch, tak? Ktoś taki tutaj może między wami się pojawić. Ale nie musi, tak? Więc na koniec miesiąca uważajcie, żeby was tutaj ktoś nie wykorzystał. W tle czytania macie asa denarów, karta mówiąca o tym, że jest wam wygodnie w tym związku ze względu na materię, ze względu na pieniądze. Ten związek wam się opłaca ze względu w czysto materialnych, tak? Takiego poczucia bezpieczeństwa finansowego, że możemy każdą swoją zachciankę, każdą swoją jakąś fantazję, każde jakieś marzenie spełnić, tak? Bo są pieniądze, bo mamy tutaj tego króla denarów, który ma kasę, żeby nam te zachcianki zasponsorować i te nasze marzenia spełniać. Dobrze, teraz sobie dobierzemy karty, żeby nam bardziej się tutaj rozjaśniło, o co tutaj chodzi.
Najpierw wyjaśnimy sobie kartę 5 denarów. Dlaczego wy czujecie się tacy osamotnieni i czujecie, że tracicie partnera? Pojawił się diabeł, karta romansu, karta być może jakiegoś uzależnienia się od partnera, tak? Być może finansowego. To mogą być jakieś używki, jakieś zniewolenia, uzależnienia, karta kłamstw, karta stresu, karta takiej nerwowości w związku. Ale raczej mi tutaj wygląda na to, że to może być jakiś romans, może być jakaś zdrada, albo właśnie uzależnienie od czegoś, tak? Dobrze. Karta mówiąca też o osobie z podznaku koziorożca. Karta diabła to jest właśnie ktoś z podznaku koziorożca. Dobrze, trzy buławy. Karta gwiazdy, czyli wasze uczucia w stosunku do partnera jak najbardziej pozytywnie. Wy uważacie, że to jest, dlatego planujecie z nim przyszłość. Karta gwiazdy też mówi o dobrej, takiej szczęśliwej drodze, tak? O takim światełku w tunelu, że jednak wszystko dobrze się ułoży, o miłości, o narzeczeństwie, o takim spełnieniu swoich marzeń. Wy czujecie, że przy tej osobie będziecie spełnieni, że ta osoba może spełnić wasze marzenia, tak? I to są bardzo pozytywne tutaj takie emocje. Tylko dlaczego wy tutaj macie w zamiarach tą siódemkę mieczy? No dlaczego chcecie tutaj jakieś tajemnice mieć przed partnerem? Siódemka mieczy, o co tu chodzi? O dwie buławy, czyli o drugą osobę, kochani. Chodzi o jakąś drugą osobę. A jaką decyzję? Wy jeszcze tutaj się nie możecie na coś zdecydować. Być może jest jakaś osoba, być może jest jakiś wybór. I no, ta druga osoba, no zresztą widać, tak, na tej karcie tutaj. Jest ktoś jeszcze, tak? Tu jest szczęśliwa para i ta kobieta tutaj się odwraca i tam, no, zaczepia tego faceta, tak? Więc to ewidentnie może być, no, coś ukrywane, ukrywana druga osoba, jak najbardziej. I to też może być karta mówiąca o planowaniu wyjazdu, podróży, więc to może być właśnie związane. Coś na wyjeździe jest ukrywane, jakaś druga osoba. Król mieczy. Osiem kielichów, no, tak jak wy byście chcieli odejść tutaj, albo boicie się, że ktoś od was odejdzie. No tak traktujecie partnera, nie wiem, grozicie mu może, że odejdziecie. Albo wy odeszliście emocjonalnie zupełnie od partnera, tylko liczą się jego pieniądze. Też tak może być. Karta głupca. Karta umiarkowania. Czyli no, takie pogodzenie wszystkiego, tak? Być może no, taki lekkoduch, podchodzenie z taką neutralnością do wszystkiego, tak? Na tak zwanym luzie, czyli taki luz jest między wami. Nie ma jakichś takich sztywnych zasad, tylko po prostu być może razem jesteście, dobrze się razem bawicie, tak? Też tak może być. Jest równowaga emocjonalno-uczuciowa, jest równowaga finansowa. To jest takie właśnie zachowanie balansu w tym wszystkim, tak? Czyli w tej takiej może nierozważnych decyzjach jest zachowanie jednak tego umiaru, że ten głupiec no jednak panuje nad tym wszystkim. Pięć buław. I znowu mamy rydwan, tak? Czyli tu jest taka walka o to, że być może jest ten związek na odległość i trzeba dojeżdżać i może jest ta nerwówka, że wy się obawiacie, że jak no, na przykład jest spotkanie i później każdy wraca do siebie, czy później tam nie ma jakiegoś rywala, tak? Tu chodzi ewidentnie o wyjazdy, o to, że wy jesteście rozdzieleni. Dobrze. Zobaczymy teraz tego rycerza kielichów. Królowa mieczy. Następnie, czyli jakaś osoba, może to być też z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Jakaś decyzja może być szybka, też tak może być. Odnosząca się do tego króla denarów, czyli chodzi o pieniądze, jakieś dobre wiadomości odnośnie pieniędzy,
Albo po prostu same karty dworskie, czyli jakaś osoba to może być też, tak, że ktoś w połowie miesiąca się tutaj pojawi z dobrą wiadomością, z nowym uczuciem. I może być to ktoś z trygonu powietrza albo z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, ale może być też taka sytuacja, że pojawi się ktoś nowy, ktoś atrakcyjny dla Was, poczujecie jakąś tutaj miętę przez rumianek, jakieś motyle w brzuchu, będzie to osoba mądra, będzie to osoba, co do której podejmiecie jakąś tutaj decyzję odnośnie finansów. Też tak może być. I ta piątka mieczy, słońce. Więc jednak wszystko będzie dobrze, nie dacie się tutaj wykorzystać, nie dacie się oszukać. Być może Wy po prostu tak za całą tą sytuacją zamanifestujecie, że to Wy jesteście tutaj na tej karcie zwycięzcą, tak? Że jednak potrwał do celu, że jednak Wam się uda. Być może coś zataić, być może, no nie wiem, wykorzystać kogoś, tak? Więc taka tutaj jest historia. Karta Słońca mówi o pozytywnym zakończeniu, że wszystko dobrze się skończy. Jest to radość, jest to miłość, więc no, nawet jeżeli coś tutaj ukrywacie, kochani, przed partnerem, to no nie bójcie się, to nie wyjdzie i nadal będziecie bezpieczni w tym swoim związku, tak? No dobrze, kochani, to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze, co anioły chcą Wam tutaj dodać. Romantyczne uczucia. Bardzo proszę. Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania. No ciekawie. Zapalimy sobie światełka, bo nam zgasły. Romantyczne uczucia. Pożądanie przepływające przez Twoje serce symbolizuje pieśń romantyzmu, która Cię przyzywa w tej właśnie chwili. Niniejsza karta przybyła do Ciebie jako przewodnictwo wskazujące, byś podążył ścieżką tych właśnie uczuć. Być może spotkałeś kogoś, kto przyspieszył bicie Twojego serca i zastanawiasz się nad tym, czy warto udać się w pogoń za tą osobą. Ta karta ma utwierdzić Cię w przekonaniu, że warto. Zacznij z tą osobą flirtować, zaproś ją na randkę, bądź po prostu zdrać swoje uczucia. Jeśli w ostatnim czasie poszukiwałeś większej ilości romantyzmu w swoim życiu, karta ta stanowi jasny sygnał, byś wziął sprawy w swoje ręce. Możesz sam wprowadzić siebie w romantyczny nastrój poprzez skorzystanie z luksusowego masażu bądź zabiegu pedikur, kupieniu sobie prezentów lub obejrzenie romantycznego filmu. Możesz również w sposób aktywny przyciągnąć romantyzm do swojego życia. Pierwszym krokiem jest afirmowanie, że jest ona już w Tobie obecna. Partner tylko wynosi te uczucia na powierzchnię. Musisz pamiętać, że początkowo musi ona jednak tkwić w Tobie. Im więcej będziesz afirmować, jestem kochany w sposób pełen romantyzmu, tym bardziej będziesz wprowadzać ten stan zarówno wewnątrz siebie, jak i w Twoim związku. W niektórych przypadkach mogłeś otrzymać tę kartę jako sygnał, że jesteś już gotów na nowy związek. W takim wypadku stanowi ona przewodnictwo nakłaniające Cię do podjęcia działań, takich jak wyczulenie się na obecność ludzi, którzy mogą być potencjalnymi przyszłymi partnerami, oraz przebywanie w miejscach, w których jest spore prawdopodobieństwo spotkania nowej miłości. Mogą być to miejsca bądź zdarzenia związane z Twoim hobby lub zainteresowaniami. No pięknie, kochani. Czyli trzeba afirmować, wyobrażać sobie romantyczne chwile i wszystko się dobrze poukłada. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, może się nie każdemu sprawdzić, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Żegnam się teraz z Wami, zapraszam do kolejnych czytań, a teraz zapraszam
Wszystkie osoby samotne spod znaku strzelca. Już patrzymy, co tam u Was się ciekawego zadzieje. Witam serdecznie wszystkie samotne strzelce. Zapraszam Was na czytanie odnośnie miłości na miesiąc kwiecień 2019. Dzisiaj pierwszy raz przetestujemy nowy rozkład, bo nie chcę, żebyście byli pokrzywdzeni, że pary mają takie długie rozkłady, a Wy tylko kilkuminutowe, dlatego zrobimy coś dłuższego, coś bardziej takiego rozwiniętego, żebyście mogli znaleźć więcej informacji. Oczywiście nie zapominajcie o znaku ascendentalnym, żeby tam jeszcze odsłuchać i zobaczyć, być może będzie więcej jakichś wskazówek, na które warto zwrócić uwagę i które będą dotyczyły Waszej sytuacji życiowej. Kochani, karty jak zwykle mam potasowane, teraz przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych samotnych strzelców w kwietniu odnośnie miłości. Pierwsza karta będzie mówiła o Waszej przeszłości. Jakie jest źródło Waszego problemu? Co się takiego wydarzyło, że jesteście singlami? 9 denarów. No, jesteście szczęśliwymi i zamożnymi singlami, widzę. Dobrze. Druga karta mówi o tym, co się wydarzy w teraźniejszości. Może być to z zaznaczeniem od 3 do 6 miesięcy, czyli taka obecna sytuacja, czy jest szansa, żeby poznać kogoś nowego? Co się wydarzy w ciągu tych 6 miesięcy? 8 buław. Dobrze. Trzecia karta mówi o Waszej przyszłości. Co się wydarzy? Czy ma to związek właśnie z tą obecną sytuacją? Pojawia się rycerz kielichów. Pięknie. Czyli nowe jakieś uczucie. Kochani, czwarta karta mówi o Waszych myślach. Co planujecie, analizujecie, jakie są Wasze odczucia w stosunku całej tej sytuacji? Jak ją widzicie, tak? No, paś mieczy. Dobrze. Kolejna, piąta karta mówi o radzie. Co karty radzą? Co możecie zrobić, aby było lepiej? Czego możecie się spodziewać? Jak zadziałać, żeby właśnie ten partner był, tak? Żeby zmienić swój ten stan. Dobrze, karta rada. Królowa kielichów. Pięknie. No, za wysoko te karty tutaj. O. Królowa kielichów. Karta szósta mówi o przeszkodach. Co Wam przeszkadza, co Was blokuje na nowe uczucie? Czy jest to jakaś osoba, czy sytuacja, wydarzenie? Cztery miecze. I kochani, siódma karta, czyli wynik. Jak to się wszystko skończy? Kapłanka. I karta tła. Kochankowie, pięknie. Może tutaj sobie położymy. Chcę, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Przepraszam Was, kochani, ale to jest pierwszy rozkład. Jeszcze nie jestem tak z nim oswojona, ale już teraz będę kontynuować dla Was. Fajnie się zapowiada. No dobrze, pierwsza karta. Co się wydarzyło w przeszłości, kochani, że jesteście teraz samotni? 9.11. Po prostu jesteście szczęśliwymi, takimi dobrymi partiami na wydaniu. No jesteście po prostu, nie wiem, myślę, że ściągnęłam tutaj strzelce, które są w stanie kawalerskim bądź panieńskim. Niczego Wam nie brakuje, jest kasa, są pieniądze, jest materia, jest dostatek, macie dobrą pracę, macie super mieszkanie, jest Wam wygodnie, jest Wam dobrze z tym, co macie.
No, jesteście szczęśliwymi sygnami, tak? Po prostu na razie interesowaliście się pracą, dorabianiem, wzbogacaniem, budowaniem swojej pozycji finansowej, materialnej. Myślę, że chodziło tutaj o to, że najpierw chcecie sobie zapewnić byt materialny, czyli mieszkanie, dobra praca i dopiero myślicie o założeniu rodziny, tak? Nie odwrotnie. Żeby najpierw związać się z kimś, mieć dzieci, a później dopiero się martwić, z czego żyć, tak? Nie, 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 to nie jest wasza tutaj idea. Wy po prostu zadbaliście najpierw o swoją karierę, o swoje finanse, o swoją wygodę materialną, takie bezpieczeństwo finansowe i dopiero teraz, jak już macie, że tak powiem, ten majątek, macie pieniądze, dobrą pracę, zastanawiacie się, żeby po prostu teraz znaleźć kogoś, z kim możecie toż swoje szczęście podzielić. Druga karta mówi o tym, co się wydarzy w najbliższym czasie do 6 miesięcy. Mamy tutaj kartę ósemki buław, która mówi o nagłych, szybkich wydarzeniach. To jest karta komunikacji, karta rozmów, to jest też karta wymieniania wiadomości, poznawania nowych ludzi, wszelkiej komunikacji, jak najbardziej portali randkowych, więc być może zainteresujecie się tutaj poszukiwaniem kogoś fajnego i zarejestrujecie się na jakimś portalu randkowym, będziecie po prostu pisać z ludźmi, umawiać się, poznawać, randkować, ale na razie będzie taka komunikacja czysto telefoniczna, SMS-owa, mailowa, bez takich spotkań face to face, tak, twarzą w twarz. Karta aktywności, no robicie jakiś postęp, tak, coś zaczynacie robić, jakieś szybkie działania z waszej strony, nowe pomysły i bardzo was to satysfakcjonuje z takimi dobrymi widokami na przyszłość, tak, czyli w najbliższym czasie do pół roku nawet możecie po prostu działać, szukać, poszukiwać, zbierać informacje. Trójeczka. Jak to się wszystko zakończy, ta wasza przyszłość, tak? No co w tej przyszłości się wydarzy? I pojawia się nowa miłość, nowe uczucie. Pojawia się rycerz kielichów, mężczyzna po 30 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Wrażliwy, ktoś, kto naprawdę sprawi, że motyle w brzuchu wam się odezwą. Ktoś, kto was tak uszczęśliwi i spełni wasze oczekiwania odnośnie tych właśnie spraw emocjonalnych, tak? Będzie wiedział, co powiedzieć, będzie taki romantyczny, być może nie tak uwodzicielski, jak jest to rycerz buław, tak? I który bezpośrednio jest osobą i szybko przychodzi do działania. Nie, to będzie wszystko takie wyważone, stopniowane, to takie oczarowywanie was będzie stopniowe i w takim stylu, jak tego oczekujecie, tak? Czyli ten rycerz tutaj, on jest troszeczkę może nieśmiały, troszeczkę wrażliwy, ale na pewno bardzo romantyczny i bardzo wrażliwy też na te uczucia, czyli to będzie takie szczere, bardzo emocjonalne. Czwóreczka. Co wy na ten temat myślicie? No, wy będziecie obserwować, wy będziecie zbierać informacje na temat tej osoby na pewno. Nie ładujcie się w jakieś plotki, intrygi, bo to jest nieładnie, ale na pewno będziecie obserwować całą tę sytuację, będziecie kierować się tutaj intelektem, faktami, mądrze podejdziecie do sprawy i będziecie wszystko badać, sprawdzać, obserwować, jak to dalej się rozwinie. Karta piąta, czyli rada od Tarota. Przyjmijcie ten kielich, przyjmijcie tę ofertę, zbudujcie to na przyjaźni, na zaufaniu. Królowa kielichów jest to osoba bardzo taka wylewna uczuciowo. Jest to doskonały przyjaciel i jest to bezpieczeństwo emocjonalne, wsparcie. Jest to taka ofiarność, ale też dojrzała miłość, tak? Więc karty radzą, żebyście poważnie, dojrzale do tego podeszli, z pozytywnymi emocjami i żebyście odwzajemniły tą miłość, ten kielich, tą przyjaźń, tak? Więc bardzo ładnie. Szósta karta. Co może wam przeszkadzać? Przeszkadzać może wam czwórka mieczy, czyli
Być może choroba, być może jakiś wasz taki odpoczynek, być może dacie sobie na jakiś czas spokój, być może będzie jakaś przerwa. Czwórka mieczy mówi o zregenerowaniu się, tak, o relaksie, o zbieraniu energii, o obserwacji też, czyli to, co mówiłam tutaj z tą ósemką była, że nie będziecie się jeszcze spotykać, ale będziecie no, obserwować różne portale, będziecie wymieniać wiadomości, będziecie w ukryciu, nie będziecie się od razu afiszować, tak? I ta karta może Wam w tym przeszkadzać, ponieważ może dłużej potrwać to poszukiwanie tego potencjalnego partnera, no bo jak na przykład nie dacie zdjęcia na jakimś portalu randkowym, tak? Tylko będziecie no, anonimowo pisać, no to wiadomo, że no, nie każdy, kto poważnie podchodzi do tego, żeby znaleźć jakiegoś partnera, no, no będzie wchodził na te profile, tak? Mówię, dla jednej grupy może być przeszkodą choroba, jakiś wyjazd, jakiś urlop, jakieś sanatorium, być może szpital nawet. A dla innych po prostu to, że będziecie się izolować, będziecie zamknięci w domu, będziecie działać w ukryciu, nie będziecie wychodzić, nie będziecie się spotykać z ludźmi, raczej będzie to poszukiwanie przez tutaj tą sieć internetową, to taką komunikację wirtualną. Dobrze. Co mówi nam siódma karta? Co z tego wyniknie? No, mamy tu kartę kapłanki, kartę, która mówi o kobiecie tajemniczej. Czyli wszystko będzie owiane tajemnicą, czyli nawet jak się pojawi już ta osoba w Waszym życiu, to na razie będzie to na stopie takiej, że ukrywacie ją przed całym światem, nie afiszujecie się od razu. Czy to będzie partner, czy partnerka, tak? Na razie będzie to osoba w ukryciu, tylko dla Was, być może będziecie chcieli ją naprawdę bardzo, bardzo poznać. Na razie nie będziecie się z tym afiszować, nie będziecie się nią chwalić przed rodziną, przed znajomymi, po prostu będą to takie ciche, ukrywane, potajemne spotkania. Nie będzie to na razie jeszcze coś takiego oficjalnego, tak? Tak jakbyście chcieli na razie zbadać tą osobę, ukryć ją przed światem, utwierdzić się w przekonaniu, czy to jest już ta osoba, którą chcecie spędzić resztę życia i którą warto no, przedstawić na przykład rodzicom czy przyjaciołom. No i w tle czytania mamy kartę kochanków, tak? Czyli kartę zakazanej miłości, kartę ukrytej miłości, kartę po prostu w dosłownym tego znaczeniu, kartę kochanków, tak? Czyli poznajemy kogoś i na razie pozostajemy w relacji takiej partnerskiej, być może spotykamy się na randki, spotykamy się na no, sprawy intymne, prawda, zbliżenia, ale na razie nic poważniejszego, co niekoniecznie może nie skończyć się ślubem, tak, bo tu widzimy ten anioł, ta osoba tutaj wiąże ręce tym kochankom, węzłem małżeńskim łączy ich, tak? Kobieta jest w sukni ślubnej, mężczyzna ładnie też przystrojony w jakieś odzienie i ona daje im tutaj błogosławieństwa, są gołąbki pokoju, więc jak najbardziej może się to skończyć małżeństwem, ale na razie zostanie to na stopie romansu. Zobaczymy, co z tego dalej się rozwinie w kolejnych czytaniach. No dobrze, kochani, może tylko wyjaśnię sobie tutaj kilka kart. Te cztery miecze, o co tutaj chodzi? Tak, dziesiątka mieczy, czyli tutaj jakiś koniec jakichś stresów, jakiejś trudnej sytuacji, wy musicie odpocząć. Być może tutaj chodziło o jakieś trudne rozmowy, być może właśnie o chorobę jak najbardziej, tak? Coś tutaj przygwoździło Was do łóżka, coś Was dosłownie przygwoździ do łóżka, że będziecie musieli po prostu zostać dłużej w domu, tak? Więc chodzi być może tutaj o jakąś chorobę. Coś Wam nie pozwala wstać, tak? I no, dziesiątka mieczy razem z czwórką mieczy ewidentnie jest to choroba, która mówi, że jesteście w domu, leżycie w łóżku i no, nie możecie wstawać, tak? I być może to będzie przeszkoda, żeby po prostu spotkać się z tą osobą, tak? Może być też tak, że no, właśnie jesteście chorzy na coś, no nie wiem. Są wszelakie choroby, które po prostu powodują, że no nie możemy z tego łóżka wstać, tak? Mogą być to jakieś przejściowe, a mogą być to jakieś poważniejsze, tak? Nie wiem, złamania, połamania, jakieś
jakieś operacje, jakieś zabiegi, jesteśmy po jakichś tutaj zabiegach, tak? Coś po prostu, mieliśmy jakieś operacje być może i to będzie przeszkodą, że no być może nie będziecie mogli tak szybko spotkać się tutaj twarzą w twarz i będzie ta komunikacja właśnie wirtualna. Dobrze, no paźmie, czy to jest taka obserwacja, sprawdzanie, poszukiwanie. Tak, i to jest związane z siódemką kielichów, czyli wiele może być możliwości, tak? Wy macie jakieś wyobrażenie na temat tego swojego przyszłego partnera, dlatego wertujecie tam wszystkie strony, przeglądacie zdjęcia, wybieracie, przebieracie, tylko jest taka wskazówka, żebyście dobrze wybrali, tak? Bo nie każde złoto, co się świeci, zobaczcie w tym kielichu, w jednym jest jakaś atrakcja, a w drugim no, może być jakaś niemiła, przykra niespodzianka, więc tutaj uważajcie, żeby dobrze wybrać, żeby ta osoba była fajna, sympatyczna, spełniała Wasze oczekiwania, no a nie żeby nie była to jakaś osoba, nie wiem, jakaś niemiła, wulgarna, która może zrobić Wam krzywdę. Tak więc tutaj dlatego będzie taka Wasza weryfikacja, będziecie przeglądać oferty, sprawdzać, obserwować, być może zasięgać informacji na temat tej osoby, żeby po prostu ją sprawdzić, że to jest osoba, no, o której możecie zaufać, tak, godna polecenia, godna zaufania, żeby Was tutaj nie wykorzystała. Dobrze, zobaczymy, co aniołki mówią na ten temat. Proszę o wskazówkę. Zachowaj otwarty umysł. Właśnie, kochani, żeby za bardzo tymi emocjami tutaj nie zaszaleć, tylko jednak jak poznacie kogoś, to jednak no, miejcie ten chłodny umysł, zdrowy rozsądek, żeby wszystko przemyśleć, przeanalizować, bo no, wy jesteście dobrą partią na wydaniu, więc żeby ktoś tutaj na przykład nie poleciał tylko na Wasze pieniądze, na Wasz majątek, tylko po prostu na Was samych, na Waszą osobowość. Tak wygląda ta karta. Twoja bratnia dusza może różnić się od Twojego wyobrażenia ideału. No właśnie. Bo Wy macie jakieś wyobrażenie tutaj, kochani. Wy szukacie, obserwujecie, tak? Poszukujecie. To, co mówi ten paś mieczy. Poszukujecie, tak? Wypatrujecie jakieś osoby. I macie już odpowiednie wyobrażenia na jej temat. Tak? Tylko tak jak mówiłam, uważajcie, bo nie wszystko złoto, co się świeci i no, żeby to nie było takie byle co owinięte w złoty papierek, jak to się mówi, tak? Dlatego miejcie zdrowy tutaj otwarty umysł, myślcie racjonalnie i patrzcie na wszystko obiektywnie, tak? Żebyście nie dali się tutaj wykorzystać. Już czytamy, zachowaj otwarty umysł. Romantyczne anioły zesłały Ci tę kartę jako przypomnienie, byś pozostał otwarty na możliwość, iż Twoja bratnia dusza będzie różniła się od dotychczasowych wyobrażeń o niej. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli zwykłeś się spotykać z określonym typem osób. Wyciągnąłeś tę kartę, by ułatwiła Ci ona odnalezienie Twojej bratniej duszy. Ta karta może sygnalizować, że już być może przedstawiono Ci Twoją bratnią duszę, lecz mogłeś przeoczyć jej romantyczny potencjał. Daj sobie czas na poznawanie różnych typów osób, nawet jeśli początkowo nie wyczuwasz w stosunku do nich przyciągania. Dzięki temu nie tylko nauczysz się czegoś więcej o sobie, lecz także możesz poznać kilku nawet przyjaciół, tak? Czyli dajemy sobie czas i obserwujemy z bezpiecznej odległości, ale działamy, szukamy, weryfikujemy, sprawdzamy. No dobrze, moi kochani, macie piękne czytanie, bo jednak ktoś ciekawy może pojawić się w Waszym życiu. Bądźcie cierpliwi, bądźcie aktywni. Pamiętajcie, jeżeli nic nie będziecie robić, no to nikt sam nie przyjdzie i nie zapuka do Waszej drzwi, chyba że będzie to listonosz. Dobrze, kochani, życzę Wam wspaniałego miesiąca, dużo miłości, radości, spełnienia marzeń. Zapraszam do kolejnych czytań. Pamiętajcie, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Być może tam będzie więcej wiadomości, a tymczasem pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia, do kolejnych czytań.